Wczoraj na Twitterze minister Łukasz Schreiber podał, że osoby samozatrudnione oraz mikrofirmy według projektu tarczy antykryzysowej Zostaną zwolnione ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Wszystko więc w rękach parlamentarzystów, którzy prawdopodobnie zagłosują nad ustawą w najbliższy piątek. Na ten dzień zaplanowano po części zdalne posiedzenie Sejmu. Tymczasem można się już ubiegać o odroczenie zapłaty składek ZUS. Powstał nowy wzór wniosku, jest on dostępny na stronie ubezpieczyciela. O szczegółach mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy zakładu. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia terminu płatności składek ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z nowego uproszczonego formularza. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał po uzgodnieniu z Komisją Europejską, że ulgi dla przedsiębiorców na podstawie specustawy nie mogą stanowić pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS mógł opracować i skrócić do jednej strony wniosek dla przedsiębiorców o odroczenie składek oraz zawieszenie zawartych już układów ratalnych i odroczeń na trzy miesiące. Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości. Aby wypełnić ten dokument, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP-regon lub PESEL. Należy tam również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacania w terminie należności. W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę w zależności od tego, o co wnioskujemy, na przykład odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. Wniosek można wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeśli zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres mailowy lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później. Jeśli w ciągu trzech miesięcy Sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.